pani, więc Dominik Dudek przed egzaminem na 5 tendencyjnych pytań odpowie na pewno śpiewająco. Gotowy? Jedziemy. Piosenka, którą często śpiewałeś w dzieciństwie. Ojej, ale trudne pytanie. Zaskoczony jestem. Masz na pewno tam coś w głowie. Wiesz co, pamiętam, jak byliśmy młodzi w gimnazjum i z chłopakami wszyscy uczyliśmy się. Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Okej. Okay. Pierwsza myśl to była. Ale pamiętam te autobusy, wycieczki szkolne i wszyscy kurczę, meso, coś tam jest. Okej. Okay. Utwór, którego nie cierpisz, żeby nie było tak. Kurczę, żeby nikogo nie urazić. Nie wiem, 100 lat. Nie. No tak, bo to już wszędzie się śpiewa. Dałbyś wiele, żeby wystąpić z? Czy to by był mezo? Nie. Wystąpiłeś z nim. No wiem, dałbym wiele, żeby wystąpić z Coldplay. Na przykład, ale też z Liamem. No to jest rock and roll. Proszę? Jeszcze z kimś? Wiesz co? No ja się jeszcze wymień, może załatwimy przy okazji. Tam no, coś ale prosi. Z polskich artystów na pewno bym chciał z Mrozem. W ogóle świetny, jestem wielkim fanem. Kaja jest super, Vito jest super. No jest tych, Daria Zawiałow jest super. No, tych artystów jest mnóstwo tutaj. No, bierz się Dominika, bo warto. Chciałbyś umieć śpiewać jak? Chciałbym być sobą. Chcemy być sobą. Chciałbym być sobą, chciałbym umieć śpiewać. Chciałbym, żeby ludzie chcieli śpiewać jak ja. Więc... Nigdy nie zaśpiewasz. Czego nigdy nie zaśpiewam? Pytanie. Nigdy nie zaśpiewam. Nigdy więcej nie zaśpiewam na weselu. A, śpiewałeś? Śpiewałem długo. Tak? I jak? Nienawidzisz tego. Nie mam traumy, ale skończyłem ten etap. Znaczy nie mam nic do wesel oczywiście i tak dalej, ale już mi wystarczy. A co było takiego złego w śpiewaniu na weselach? Że musisz śpiewać 12 godzin, czy tam ileś. Ja. I repertuar niekoniecznie ten, który byś chciał. Okej. Okay. Dominiku, to w takim razie nie śpiewaj na weselach, śpiewaj na wielkich scenach. Zapraszam ciebie ty mnie zaprosisz na pewno na jakiś koncert fajny. Mam nadzieję, że to będzie na przykład Carnegie Hall, albo Royal Albert Hall, albo Stadion Narodowy, albo no takie sceny. Miło mi, że tak. Tego ci życzę. Miło mi, że tak myślisz w ogóle, że no, wierzę, że tak może kiedyś będzie. Tymczasem szacun i dzięki za spotkanie. Dzięki wielkie. Dominik Dudek był gościem programu Muzotok. Kupujcie, słuchajcie. Jego piosenki warto. Polecam.